Przechodzimy do sprawy byłego już sędziego Tomasza Szmyta. Jak to się robi? Co zrobiła Białoruś? Co zrobiła Rosja, żebyśmy teraz mówili o tym, że oto w Polsce działał szpieg? Myślę, że bardzo dobrze rozpoznali nasze luki w prawie. Rozpoznali to, że akurat grupa sędziowska miała dostęp do informacji tajnych i ściśle tajnych bez przechodzenia postępowania weryfikującego. I po prostu są osoby typowane zgodnie z pewnymi schematami. Najczęściej chodzi o kwestie zdrady, o kwestie seksualne, ale też o kwestie majątkowe. Jeśli na przykład ktoś jest hazardzistą, ma duże długi, to pojawia się dobry przyjaciel, który jest w stanie te długi zapłacić, ale nigdy nie są to rachunki dawane in blanco. Tomasz Szmyt miał długi, o tym wiemy. W pewnym momencie przychodzi za nie zapłacić i sądzę, że takie rozpoznanie białoruskie i rosyjskie służby robią. I tutaj też warto zwrócić uwagę, że my czasami lubimy się podśmiewać z białoruskiego KGB, ale to jest naprawdę niestety z naszego punktu widzenia całkiem dobra służba specjalna. Oni odziedziczyli naprawdę całą spuściznę tego KGB z czasów Związku Radzieckiego. Plus są sfokusowani na Polsce. Polska jest dla nich jednym z głównych, jeżeli nie najważniejszym wyzwaniem. Całkiem niedawno w sieciach społecznościowych można było znaleźć informację, że KGB robi rekrutację wśród mniejszości polskiej, wśród osób, które bardzo dobrze znają język polski. Wiemy też, że od zeszłego roku służby i białoruskie, i rosyjskie bardzo wzmocniły współpracę. Całkiem niedługo prawdopodobnie będzie opublikowana koncepcja bezpieczeństwa państwa związkowego Białorusi i Rosji, która będzie zakładała danie więcej zielonego światła dla działania rosyjskich służb z Białorusi. Wcześniej to raczej KGB było gospodarzem terenu i dlatego tej służby nie należy lekceważyć. Zresztą widzimy, że bardzo nasiliły się działania hybrydowe, nasiliły się działania w cyberprzestrzeni. Są obawy przed działaniami sabotażowymi. To są niestety działania służb specjalnych białoruskich i rosyjskich. Jak na działania rosyjskich służb specjalnych wpłynął wybuch wojny w Ukrainie? Czy działają w inny sposób? Czy do współpracy werbują innych ludzi niż wcześniej? Czy stosują inne metody? Czy stały się brutalniejsze te służby, mówiąc też wprost? Stały się z jednej strony brutalniejsze, bo cele są brutalniejsze. Też warto zwrócić uwagę na to, co deklarują elity polityczne Rosji, mówiąc, że one są de facto w stanie wojny niewypowiedzianej, ale jednak z NATO. Na pewno służby rosyjskie zmieniły sposób działania. Jest o wiele trudniej wjechać na terytorium na przykład Unii Europejskiej czy większości państw NATO obywatelom Rosji, ale już nie osobom na białoruskich paszportach. Więc właśnie w ramach wymiany w cudzysłowie dobrych usług możemy się spodziewać, że rosyjscy szpiedzy czy rosyjscy funkcjonariusze służb specjalnych mogą wjeżdżać na białoruskich paszportach, więc to jest jeden element. Drugi element, że oczywiście są werbowane osoby, zwłaszcza te, które uciekały z Ukrainy. I to jest choćby przykład grupy, która została zatrzymana i prawomocnie skazana w ubiegłym roku. Grupy, którą ABW rozpracowała, która miała dokonać aktu sabotażu na polskich kolejach, na kolejach prowadzących do Ukrainy. Zresztą nie był to pojedynczy przypadek. I są osoby, które są przede wszystkim werbowane właśnie w środowiskach uchodźców politycznych. Dotyczy to zarówno Białorusi, jak i Ukrainy. Więcej takich Szmytów mamy w Polsce? Jak pani myślę, sądzi? Że tak. Niestety myślę, że tak. Myślę, że jednak sporo wysiłku co najmniej białoruskie służby włożyły, rosyjskie wcześniej również. I teraz podzielę się jedną refleksją. Rok temu na jednej z konferencji moderowałam panel z ówczesną wiceminister obrony Ukrainy Hanną Malar i między innymi zeszła rozmowa na kwestie związane z agenturą. Ona opowiadała, jak bardzo długo Ukraina zmagała się i ciągle się zmaga z tym problemem, ale dodała: uważajcie, bo wy w Polsce też będziecie mieli z tym problem. I z tym właśnie mamy teraz do czynienia. To jest niezwykle fascynujący obszar. Szkoda tylko, że musimy się nim zajmować w kontekście, no wszystko na to wskazuje, szpiega, który działał na rzecz Białorusi i Rosji. Anna Maria Dyner, analityczka do spraw Białorusi i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję.